kochani, witam Was serdecznie w piątkowy poranek, nie 13, ale dla nas bardzo pechowy, ponieważ zaspaliśmy do pracy. A tam troszkę. Nie było czasu na malowanie, nie było czasu, wiem, teraz jestem wymalowana, zaraz Wam wyjaśnię. Nie było czasu na malowanie, nie było czasu na śniadanie, na kawę, po prostu. Wszystko w pracy. Masakra, do mnie przed chwilą wstąpił, kupił nam ponczusie na śniadanie, na drugie śniadanie, dopiero w domu obiad. Ja malowałam się przed chwilą w samochodzie, do telefonu, bo zapomniałam lusterka małego właśnie w... A co masz? Znaczy, ona... Tak, teraz mam, ale przecież siadłam sobie z tyłu, żeby sobie kosmetyki porozkładać. Także mam nadzieję, że nie widzicie żadnych niedociągnięć makijażowych z mojej strony, zapomniałam w ogóle... Co z tym challenge'em? Żelu do brwi, także... Malowanie w samochodzie, co z tym twoim challenge'em? No, możemy kiedyś nagrać. Ja się wymaluję. To znaczy najgorsze będzie linia wodna, a reszta pójdzie mi spoko. Będziesz wierzę się często. Zależy, którą drogą będzie. Będę jechał i jak często będę. Aha, to do mnie pojedzie tam, gdzie najwięcej dziur. Także tak jak Wam wspomniałam na początku, jest jeszcze chrypie. Tak Wam wspomniałam, no, w początku będzie kolejny vlog w moim 7-dniowym wyzwaniu. Juuu, daję radę! To co, my jedziemy do pracy. Nie będziemy długo w pracy, nie będziemy dzisiaj długo. Nie, bo dzisiaj jest piątek, nie będziemy na pewno długo. Nie wiem. Potem jedziemy na zakupy, standardowo jak co piątek, a potem wracamy do domu i co? I będziemy się chilloutować, relaksować, gotować obiad, bo ja też gotuję, ja nie jem non-stop na mieście. Tak, czasami tak, gotujemy. Czasami gotujemy, nie, my często gotujemy. Także spędzicie z nami dzień, może fajny, może nudny, zobaczymy. Także... Nie, nie będzie nudny, z nami nie może być nudny. Z nami jest zawsze. Kciuki w górę dla operatora. Także. Jedziemy do pracy i widzimy się później, po pracy. Move your hands! No chance! Kochani, jesteśmy po pracy! Mamy weekend! Jest 2,5 dnia wolnego, jest 13.13, tak jak Wam wspomniałam. Wiedziałam, czułam to, że skończymy dzisiaj bardzo, bardzo wcześnie. Zresztą my tak zawsze kończymy. Ja to też czułem. I tak, mamy piękną pogodę. Ostatnio narzekałam, że u nas pada i pisałam do Asi pod jej filmikiem w vlog z Polski, że musi przywieźć dużo słonka do Dublina. Jest słonko! Mamy piękną pogodę, bo ostatnie dni były paskudne i deszczowe, ale jest chłodno, bo jest 13 stopni. No w końcu jesień. Musimy się z tym pogodzić. Musimy wyciągnąć kalosze, kurtki, szaliki i czapki. No więc tak, dobrze, kończymy temat jesieni, wracamy do tematu vloga. Jedziemy na zakupy, jedziemy... Nie, jedziemy po ciuchy, po kosmetyki, nie, jedziemy teraz po spożywkę. To co piątek? To co? Prawie w każdy piątek. Rzadko nam się zdarza, żebyśmy coś kupowali spożywczego w sobotę. Jedziemy do polskiej hurtowni na Arteń, tam gdzie już dla Was nagrywałam i Wam polecałam tą hurtownię. To my nie jeździmy w ogóle do polskich sklepów, tylko jeździmy do tej polskiej hurtowni. Przepraszam, kupić. Że tak spoglądam przed siebie, ale muszę tak trzymać aparat, ponieważ tutaj za bardzo w tym kąciku jesteśmy prześwietleni i lepiej mi jest właśnie, jak trzymam aparat z drugiej strony wysoko. Także jedziemy do polskiej... Teraz jestem za ciemno. Kurczę, no, światło jest beznadziejne. Także jedziemy do polskiej hurtowni, jedziemy do Lidla, bo Lidl ma przepyszne pieczywo i warzywa i owoce. Uwielbiamy, także jedziemy do Lidla. Jeszcze musimy wstąpić do Tesco. No zobaczymy, po prostu będę jakieś fajne momenciki nagrywać i operator będzie musiał to złożyć. Bardzo się cieszy. Bardzo. Bardzo. Jak zwykle. Także jedziecie z nami do polskiej hurtowni. Po polską szynkę. Jedziemy do Polsmaku. Do Polsmaku. Jesteśmy na miejscu. Jedziemy w Lidl. Shopping. Wjeżdżamy w Lidl. Wjadę w Lidla zaraz. Jesteśmy po zakupach w dwóch sklepach. W Lidlu i w polskiej hurtowni. I tak musimy jeszcze do Tesco. Słoneczko zaszło, także mogę nagrywać teraz z drugiej strony. Z operatorem w tle. Z operatorem. Ja jego wymarzymy. Sorry, że mnie tak nie ma długo już u siebie na kanale, a wiecie, takie... Nie mogę się rozdwoić po prostu, za dużo mam tam na głowie w tym momencie. I to... Ja mam mało, więc mogę nagrywać. No właśnie, dlatego ten tydzień z Tobą. Normalnie ona się leniuchuje, a ja robię za dwóch. Nie, bo taka jest prawda, ja przychodzę do domu, nic mnie nie obchodzi, niczym się nie zajmuje. Czy obiad wszystko jest przygotowane, ale organizacja, nie wiem, na zasadzie jakiejś sorówki czy obrania ziemniaków, no to wszystko sprawka Dominika. Ja tylko przychodzę, zajmuję się tym, żeby dla Was coś nagrać, żeby dotrzymać słowa i był ten tydzień z Agi, żeby się udało. Ja teraz zrobię zapraczkę, sprzątaczkę. Odkurzaczkę. Odkurzaczkę. Gotowaczkę! Kierowczaczkę, nie wiem, za wszystko. Za wszystko. No tak. Ale to się zmieni. Mam ten.
Już dzisiaj jest piątek, w niedzielę jadę vlogować w pewne miejsce, ale a ja o niczym nie wiem. Jadę na randkę. A jedź. Nie, jadę vlogować, także zabiorę was w fajne miejsce, zobaczycie, ale pewnie już zobaczyliście, bo nie wiem kiedy. Ręka mnie boli od nie wiem kiedy ten filmik się pokaże. Kiedy się ten filmik pokaże, nie wiadomo. Nie wiem. Tak. Dobra, ale jak najszybciej. Jeżeli nie widzieliście, vloga na nowego vloga na moim kanale, to zapraszam. Jeżeli już był, to znajdziecie link pod spodem, a jeżeli go nie było, to czekajcie cię. Taka reklama, proszę, dla bezczelnego. W ogóle bez pytania o zgodę, czy mogę się zareklamować. A dlaczego mam się pytać? Płacę, żądam. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy do Teska, idziemy na zakupy. Mam nadzieję, że was nie zanudzimy. Nie, że nie skajtujecie bardzo za taki nudny vlog. Nie, nie jest bardzo, jest bardzo ciekawy i bardzo ciekawe rzeczy opowiadamy tutaj. W ogóle, muszę się pochwalić, udało mi się kupić w Lidlu makaruns. No. Ale będę wcinać. Ale wiesz, co ci powiem? A dzisiaj jest piękna pogoda. Jak tak dużo będziesz opowiadał w moim vlogu, to co będziesz opowiadał w swoim? A ja będę co o czym innym opowiadał. Inne, dobra, inne, dobra, mnie już tu nie ma, pa! Ostro się tu jeździ w tym Dublinie. I to jest po prostu unreal. Ciasto na święta. Jedno, tutaj pod spodem drugie. Zaraz zobaczymy, do kiedy jest i coś naszego spadło, ale to nic. Do kiedy jest termin przydatności? To się wróci, to jest nagram. Do 30, mam nadzieję, że to widać. Do 31 stycznia. No po prostu masakra. Jeszcze uwierzę w ozdoby świąteczne. Dobra, to jeszcze rozumiem, ale ciasto. Październik, początek. My już jesteśmy w domku właśnie, przynieśliśmy zakupy, Agnieszka za chwilę będzie rozpakowywać, teraz przebiera się. Ja już jestem przebrany, gotowy do treningu, także dzisiaj piątek, piątunio, piąteczek, weekendeczek, nasz piątunio i zabieram się za trening dzisiejszy. Wrócę z treningu, pewnie jakiś obiadek będzie później, albo obiado, kolacja, albo coś tego podobnego. Także co, no Aga tutaj będzie działać w kuchni, a ja lecę. Bye! Kochani, ja do was wracam z holem zakupowym, spożywczym. Pokażę wam, co kupiliśmy. Taki aktualny nasz zakupowy rytuał co piątek, czyli zakupy spożywcze do domu. Nie tylko, bo jeszcze będzie kilka rzeczy z chemii. W każdym bądź razie, pierwsze szpinak. Uwielbiamy obydwoje z Dominikiem. Nawet zamiast sałaty na kanapki dajemy sobie szpinak. Jest przepyszny. Śmietana z polskiej hurtowni, maliny do mojej granoli. Najlepsze ciastka ever, precelki z masłem są przepyszne i kupiłam makarons, o których wam wspominałam. Są właśnie dostępne teraz, znaczy nie wiem, czy ten tydzień się skończył. Albo w tym tygodniu się pojawił, albo w tamtym. Troszeczkę czekoladek polskich Malaga, tiki taki. Ogórek do kanapek albo do sałatki, ser żółty operatora. Kilogram, u Dominiku uwielbia ser żółty, serki topione do kanapek, camembert, aksamitny, naturalny, bardzo dobry, bardzo lubimy, feta do sałatki, cycki skóry to na weekend. Po wyjeździe mojej siostry będę miała kolejnego gościa i będę gotować fasolkę po bretońsku, także jak tutaj piszę, to jest fasola piękny Jaś. Banany, wiadomo. Owoc. Co tu jeszcze mamy? Marchewkę. Z czasem z Dominikiem lubimy sobie chrupnąć marchewkę wieczorem. Pomidory, malinówka. Najlepsze pomidory polskie. Polska malinówka jest przepyszna. Właśnie odkąd wróciliśmy z urlopu, to ciągle kupujemy w polskiej hurtowni. Tymbark, jabłko brzoskwinia to Dominika. Powidło śliwkowe do naleśników. Olej kujawski. Marchewka z groszkiem to jest na obiad, teraz na weekend z Horteksu. I tutaj moja ulubiona zupa, bukiet jarzyn wiosenny, który też kupuję w polskiej hurtowni. To jest zdecydowanie moja jedyna ulubiona zupa, taki gotowy ze woreczku.
I rzodkiewka również do sałatki, do kanapek. Ja ogarnę ten chaos zakupowy, który tutaj panuje i zaraz się pojawię i pokażę Wam, co dalej kupiliśmy. Już mam wszystko przygotowane i tak pokrótce Wam opiszę. Bajgle standardowo to są te plain, czyli bez sezamu, bez żadnego ziarna. Ketchup Kotlin, łagodny, nasz ulubiony. Dominik w Tesco kupił sobie właśnie marsy, to są chyba takie malutkie, fun size. Nie wiem, ja ich nigdy nie jadłam, to jest 13 chyba małych marsów. Nić dentystyczna Oral-B Pro Expert, to jest moja nić. Mi ją polecił dentysta i już od dłuższego czasu ją kupuję. Cebulka, szczypior młody, szynka, sokołów, sosy neapolitańskie z winiary. W przyszłym tygodniu właśnie jak moja siostra przyleci, to będę robić spaghetti. Małe pieczarki. Ja sobie może to odłożę na bok, bo za chwilę będę Wam podwójnie pokazywać. Co jeszcze? Pasta z makrelą, bardzo dobra. Też ją bardzo lubimy. Lubiła moja siostra, także mam nadzieję, że polskie smaki ją cieszą. Oliwki to właśnie do nachos. I sos, właśnie teraz Wam pokażę. Dip, który kupujemy w Tesco, jest przepyszny, serowy, do nachos, jest po prostu rewelacja. Polecam Wam właśnie w Tesco poszukać sobie tego dipu, jest pycha. Dla mnie nowość, nie wiem jak dla Was, w polskiej hurtowni znalazłam Filadelfia z Milką. Nie wiem, nie jadłam, nie kosztowałam, zobaczymy. Tak z ciekawości wzięłam do kanapek. Co tutaj dalej mamy? Koncentrat, pudliszki, mój ulubiony. Jedna papryka, ponieważ dla nas dwoje, no to papryka... Jedna wystarczy. Groszek konserwowy, majonez, kukurydza i teraz trochę chemii, tak szybko. Patyczki do uszu Johnson & Johnson, nasza ulubiona pasta do zębów, płyn do mycia naczyń, płyn do pukania, Domestos i kapsułki do prania. Tym razem są to kapsułki Ariel. Także haul spożywczo-chemiczno, chyba tyle, zakończony. Widzimy się później. Krótki filmik Wam nagrałam, jak je przygotować. Przepraszam za odgłosy pralki, no ale jest piątek, no muszę wyprać ciuchy. W brudnych nie będę chodzić. Dobrze. Dobre? Pyszna. Operator pracuje, delektuje się. Pralka wiruje. Pije piwko. Weekend. Ogarnia YouTube'y. Tak. Weekend. Skosztujcie tych bajgli, naprawdę pyszne, są pyszne. Ja wiem, że dupa rośnie o tej godzinie, która jest? 20:20, ale co tam? No nie? Jednego? Od tego dupa nie urośnie. Także polecam Wam spróbować, naprawdę są przepyszne. Jak to wszystko ułożycie, potem dosłownie na kilkanaście sekund do mikrofali i palce lizać. Ja uciekam, bo mój właśnie się rozpuszcza w mikrofali. Kochani, i tak oto wieczór dobiega końca. Bardzo busy dla mnie, ponieważ oprócz tego, że zaspaliśmy do pracy i musiałam się naprawdę bardzo szybko ogarnąć, a potem całe to tornado, które zostało jak wróciliśmy do pracy, bo nie było czasu na cokolwiek, to wróciłam do domu, gotowałam obiad na jutro, mamy już zupkę, mamy dodatek do obiadu, operator jutro zrobi kotlet, nienawidzę robić kotletów. Cała prawda o Agi, nienawidzi robić kotletów. Ja i prasować, także operator zrobi kotlety. Ja tutaj sobie oglądałam YouTube'a, Dominik mi na chwilę zabrał naszą manię, także za chwilę wracam do YouTube'a. Jest już prawie 11, także to już jest taki ostatni moment tego vloga, bo zaraz się z Wami pożegnamy. Wiadomo, weekend szybko leci, niby dwa dni wolnego, a tak naprawdę to mija tak, zresztą sami wiecie. Dla mnie osobiście doba powinna trwać dłużej, bo 24 godziny to jest zdecydowanie za mało. Więc dziękujemy Wam serdecznie, mam nadzieję, że vlog się Wam spodoba. Jeżeli macie ochotę na więcej vlogów na moim kanale, to piszcie pod spodem na pewno tą kwestię dokucza mi, tak? Na pewno tą kwestię przemyślę. Przesyłamy Wam pijesz, operator, pijesz? Piwko i oglądam ten Powiem Wam, że jestem zmęczona już troszeczkę. F1 oglądam, Formuła 1. Ale to jest moja pasja.
Ale to jest... Przecież to nie jakieś stare jest. Nie, to jest z dzisiaj. Tylko, że powtórka z treningu z dzisiaj w... I jeżdżą w Rosji, w Soczi. I teraz widać, kto miał busy dzień, a kto się lenił na couchu. Widać wszystko, wszystko wyszło na jaw. Nie, słuchaj, jakbym miał wolny dzień, to bym oglądał live, ale byłem tak zajęty, że muszę teraz po nocach to oglądać. A to było o godzinie, nie wiem, 12 czy 11 przed południem. Bo byłeś w pracy, to nie mogłeś oglądać. No właśnie, ktoś musi robić, nie? No to wszystko. Także, dobra. Bo już zaraz będą wywody, będziemy tu rozmawiać, mamy się żegnać, a my już kilka minut tutaj... Ale oni lubią nas słuchać. Nie, tak? Lubicie nas słuchać, czy nie? Jak gadamy tak od rzeczy trochę. Żebyście nas słyszeli poza kamerą, to byście padli. Nie, bo przepraszam, ten... przepraszam. Nie, nieraz się spotykamy z ludźmi i uważają, że jesteśmy bardzo sympatyczni i mili. Nawet na spotkaniu tak nas ten dziewczyna opisywała, że wcale nie różnimy się od tego, co jest na tym. Ja, o, właśnie mi się przypomniało, ja ostatnio spotkałam moją wódkę w Marks & Spencer i jak mnie zobaczyła, o cześć, spotykamy się ponownie, ja mówię, o cześć, jak miło. I do mnie mówi tak, matko, jaka ty jesteś drobna, w kamerze wyglądasz dużo grubiej, zgadza się. I ja potwierdzam, że obiektyw pogrubia i nie tylko mnie, ale każdą z nas. Szczególnie 40. Z Canona. Tak. Tak. Którą my mamy. Tak. Jestem wtedy taka. Jesteś taka balbinka. Balbinka. A nagrywamy z syniakiem, jestem taka. Nie, jesteś normalna, rzeczywista, taka w sonym. A w Canonie jesteś troszkę jestem taka... Jestem pusia. Jesteś taka puszysta. Dobra, rozkmina na wieczór. Dobra. Dlaczego jestem gruba w Canonie? Dobra, kochani. Dobra, nie będziemy wam. Nie będziemy was tutaj. Nie będziemy głowy. Wam zanudzać popołudnia, wieczoru, nieważne. W każdym bądź razie dziękujemy za wspólnie spędzony dzień z nami. Przesyłamy wam pozdrowienia i widzimy się. Do następnego. Ale mam rękę, włożyłam sobie do koszulki. Do następnego. I widzimy się w następnym vlogu. U operatora. Może już wkrótce, nie na moim kanale. Nie, na moim, pa. Na moim, pa.